Cześć kochani, to ja Londyneczka, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na moje plany czytelnicze na te słoneczne miesiące. Nie ograniczę się do maja, bo jednak już jesteśmy w maju, tak wiecie, pewną nogą, więc po prostu powiedzmy, że są to moje plany czytelnicze na słoneczne dni. Zabiorę Was też na najnowszy taras widokowy. To jeden z tych materiałów, o którym Wam wspominałam, że już nagrałam dla Was dawno, czyli taras widokowy Horizon 22. To jest 57 piętro, czy ja nie kłamię? Chyba nie. Zatem piękne widoki i będę miała też do Was prośbę. Zostańcie ze mną. Drodzy moi, przede wszystkim bardzo Wam dziękuję za tą miłość i sympatię, którą mi zostawiacie pod filmami, za Wasze komentarze, za Wasze kciuki w górę, za Wasze prywatne wiadomości, bo to naprawdę uskrzydla i daje dużo takiej wiary i mocy. I wiecie co, naprawdę to jest takie piękne, że po tak długim czasie nieobecności ja ciągle mam to swoje miejsce w tej sieci mediów książkowych. Bardzo się z tego cieszę, jeszcze raz Wam za to dziękuję i obiecuję być z Wami na tyle, na ile tylko moja siła mi na to pozwoli. Jesteście najlepsi. I wiecie, nie jest to takie tam gadanie, bo gadanie, ale ja naprawdę tak uważam. To daje mi olbrzymią radość i siłę. Dzięki Wam za to. Przechodząc już do odcinka, w trakcie będę wrzucała Wam przebitki właśnie z tarasu Horizon 22. Zobaczcie sami, jest pięknie. Co warto powiedzieć, żeby tam iść, trzeba najpierw zarezerwować sobie wejściówkę. Wejściówki są darmowe. Zwykle, kiedy wejdziecie na stronę, to się okazuje, nie ma miejsca, ale trzeba polować z rana. Oni zawsze tam jakąś pulę biletów uwalniają i wtedy można swobodnie to wejście sobie zarezerwować i cieszyć się pięknym widokiem. Wiecie, to taki The Shard za darmo. Polaki cebulaki, my to lubimy, tak? Ja mieszkając tutaj od lat, ciągle jestem Polakiem cebulakiem i oszczędzać lubię. Przynajmniej nie wydawać na rzeczy, na które wydawać nie trzeba. Dzisiaj chcę Wam pokazać te książki. Książki, które sobie zaplanowałam. Przygotowałam ich tutaj 6, jak patrzę. Zobaczymy, co uda mi się z tego przeczytać. Oczywiście nie są to jedyne książki, które ja planuję czytać, bo wiecie, jak to u mnie się dzieje. Zwykle wpada sporo nowości w audiobookach, w e-bookach i tak to się kręci. I te plany czytelnicze, to wyczytywanie książek z półek zawsze gdzieś tam może zejść na dalszy plan. Takie życie, nie? Ale co nieco sobie przygotowałam. Pierwsza książka jest to książka, reportaż Jak złodziej przyszła. Pokazywałam ją już Wam. Ona od niedawna jest na moich półkach. Reportaże i rozmowy o starości Elżbiety Strzałkowskiej i Grażyny Latos. Jestem bardzo ciekawa. Chcę to przeczytać i mam nadzieję, że spodoba mi się ta przygoda. Tym bardziej jest to zachęcające, że jest to niedługa książka, zatem wydaje mi się, że szybciutko przez nią przepłynę. Druga książka, ciągle zostajemy w literaturze faktu poniekąd. Oczywiście podejrzewam, że jest to dość beletryzowane, że nie jest to taka typowa biografia, ale jest to opowieść o Wallis Simpson, czyli tej kobiecie. To przez tę kobietę i miłość do tej kobiety królowa Elżbieta została królową. Po tym, jak jej wuj zrzekł się tronu na rzecz jej ojca, to
to właśnie przez tę kobietę. Wielką miłość, Amerykankę, wiecie, jak to z tymi Amerykankami w rodzinie królewskiej bywa. Ja mam wrażenie, że Meghan, żona księcia Harry'ego, miała już przekichane na samym starcie przez to, że jest Amerykanką. Wszyscy postanowili, że jej będą nie lubić. A co komu ta dziewczyna zawiniła, ale nieważne, nie o niej tutaj mowa. Ja chcę poczytać o Wallis Simpson. Jestem bardzo ciekawa tej książce, a czeka ona na mnie już przeszło rok. Zdarza się, nie? Więc czas na nią najwyższy. Druga rzecz, trzecia już, to książka, którą kupiłam za 15 funtów. 15 funtów, 15 złotych, 15 złotych w jakiejś taniej książce w Toruniu. I jest to, moi drodzy, Nicholas Sparks. Tak, ja nie lubię Nicholasa Sparksa. Bo naprawdę nie lubię jego książek. Filmy lubię niektóre i jednym z tych filmów są właśnie Noce w Rodante, a drugi to Pamiętnik. I obie te książki sobie kupiłam, bo chcę zobaczyć, na ile to się pokrywa, wiecie, z książką, znaczy na ile film pokrywa się z książką. No i Noce w Rodante i Richard Gere, no kocham. Ja uważam, że Richard Gere jest jak wino, im starszy, tym lepszy. To właśnie Noce w Rodante przeczytać chcę bardzo, tym bardziej znowu, że jest to bardzo krótka książka. Jeszcze biorąc pod uwagę, jakie tutaj jest światło na stronach, to będzie to bardzo szybka lektura. Teraz widzę, że to jest w ogóle jakaś seria, że pewnie okładki się razem łączyły w taki układ. Nie widziałam tego nigdy, ale też jakby nigdy nie śledziłam. Kolekcję poleca Fakt, wydawnictwo Albatros. No dobra, więc Noce z Rodante. Teraz mam książkę, która ukazała się również w języku polskim. Jest to książka dla dzieci. Ja mam ją w oryginale, a moi drodzy, jest to Jamie Oliver. Jamie Oliver, który wydał książkę fabularną dla dzieci, Billy and the Giant Adventure. Piękna jest ta okładka. Książka jest bogato ilustrowana. Więc podejrzewam, że będzie to bardzo ciekawa przygoda, właśnie historia przygodowa dla dzieci. Jeżeli już czytaliście tę powieść Jamie'ego Olivera, to dajcie koniecznie znać. Ja jego programy kulinarne uwielbiam i zawsze jak oglądam jego programy, to mam ochotę zaraz brać się do roboty i gotować to, co on pokazuje, bo robi to z taką pasją i z takim apetytem, że aż się chce. Więc ta książka to jest mój obowiązek. Dalej przygotowałam sobie książkę, która jest chyba pierwszą książką autorki dla dorosłych, a jest to Elizabeth Acevedo i Family Lore. Ona jakiś czas temu wyszła na rynku brytyjskim. Też jakoś jestem zaskoczona, że na tą autorkę ona tak bez większego echa przyszła, bo jednak Elizabeth Acevedo to jest zawsze takie wow, przynajmniej w tej młodzieżowej odsłonie. Ja nie czytałam tylko The Poet X, czyli jej debiutu, a mam w ogóle go z autografem, stoi na półce i czeka. Dwie pozostałe powieści czytałam, ta czeka. To jest rodzinna opowieść o trzech siostrach, z których jedna ma dar przewidywania, kiedy ktoś umrze. Więc wiecie, mało przyjemny dar i nagle się okazuje, że chce wyprawić imprezę na cześć jednej z sióstr. No i co się za tym kryje? To jest ten pierwszy sekret, a poza tym wiadomo, jak to w każdej rodzinie, każda z sióstr ma jakieś swoje mniejsze lub większe sekrety, no i będą się działy rzeczy. Podejrzewam, że będzie właśnie to taka rodzinna, ciepła historia o tym, co czyni nas rodziną i co czyni
nas tym, kim jesteśmy, czego pragniemy dla drugiego i wiecie, żebyśmy przede wszystkim wszyscy byli szczęśliwi, jak to szczęście budujemy. Także jestem bardzo pozytywnie nastawiona do tej książki i jestem jej również bardzo ciekawa. I już ostatnia, którą sobie przygotowałam, moi drodzy, to jest komiks. Komiks, który znowu już jest wydany na rynku polskim, dość dawno zresztą. Ja go kupiłam na Vinted i on tak czeka. Ja wam powiem, że ja go kupiłam jakoś w tych okolicy mojej szpitalnej i zapomniałam o nim, odłożyłam na półkę i zapomniałam. A jest to Laura Dean Keeps Breaking Up With Me, czyli Laura Dean ciągle ze mną zrywa. Nie wiem, jak to jest po polsku, jaki był tytuł po polsku, nieważne. To jest właśnie, tak jak mówiłam, powieść graficzna, czarno-biała z jakimiś elementami różu tylko i wyłącznie. I jest to historia miłości, związku bardzo popularnej dziewczyny i jej chłopaka. I właśnie ta dziewczyna ciągle z nim zrywa i dlaczego, tak? Więc jestem bardzo ciekawa, co to będzie. Jestem ciekawa tej historii. Ona swego czasu była dość głośna w mediach społecznościowych. I to by było na tyle. Mówiłam też, że będę miała do was prośbę. Prośba jest taka, że w związku z tym, że mnie tak długo nie było, to sporo rzeczy też się u mnie pozmieniało. Może jesteście czegoś ciekawi i chciałabym was prosić o pytanka. Abyśmy nagrali taki odcinek, wiecie, questions and answers, czyli proszę was o wasze pytania do mnie, może jakieś książki, może chcecie coś wiedzieć, co tam u mnie słychać w jakichś tam konkretnych sytuacjach. Walcie śmiało, pamiętajcie, nie ma głupich pytań, bywają tylko głupie odpowiedzi. Ja postaram się odpowiedzieć na wasze pytania w jednym z kolejnych odcinków. Wrzucę też kafelek na Instagrama, żeby było miejsce i tu, i tu. Zapraszam serdecznie do rozmowy. No i dajcie koniecznie znać, jak wam się Horizon 22 podobał, czy chcielibyście się tam wybrać. Było pięknie. Wprawdzie był dość pochmurny dzień, ale ciągle no, widoki zapierały dech w piersi. I dajcie też znać, co planujecie czytać. Jeżeli czytaliście już którąś z tych książek, o których wam mówię, to też dajcie znać, czy warto. I dalej, trzymajcie się swojej zasady, którą sobie nałożyliście. Kciuki w górę, komentujcie, subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!